Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Aqua Coating Ceramic 9H. Standardowo mam nadzieję, że kolejny dobry towar od kolegi Rzemo. Serdecznie cię pozdrawiam i dziękuję. Tak jak widziałeś, liznąłem sobie panel. Tu troszeczkę zaszalałem. Grubo ściągnąłem, grubo i jeans, i tam troszeczkę futra. Co jakiś czas urywam sobie trochę mory. Tak jak widziałeś, panel przygotowany na igiełkę. Oddzieliłem sobie tasiemką, tak żeby widzieć, czy produkt przyciemnia, czy bardziej daje szkiełko. No cóż, chyba czas zacząć aplikować powłokę. Stała sobie w lodóweczce. Wow, ale się skrystalizowała. Zobacz, spójrz, ile tego jest. Nieźle. Szkoda, że odłączyłem sobie już sprężone powietrze. Trudno. No, chyba wszystko wydmuchane. Aplikował będę aplikatorkiem od Neoxala, które uwielbiam. Są fantastyczne, naprawdę. No, tak idealne do ręki, kurczę, no, perfekcyjne. I klasycznie zagraniczna, czyli chińska ściereczka, która też jest niczego sobie. No dobrze, jedziemy. Nie wiem, starałem się wyczytać, jaki czas oczekiwania, jeżeli chodzi o dotarcie powłoki, nie wyczytałem, więc będę leciał na oko, można powiedzieć. Z tego, co mi wiadomo, szybko nie zasycha, więc nie muszę się śpieszyć. Tak też zrobię. Zarzucimy odpowiednią ilość, tak żeby nasączyć odpowiednio. No, pada. Pada aplikatorek. No jedziesz maleńka, dajesz. No powiedzmy, że jest w miarę nieźle. Pierwsza aplikacja, popełnię sobie tutaj tak, żeby... O, zapach typowej powłoki, żeby wiedzieć, co jest pięć, jak się rozkłada, a później postaram ci się pokazać z rąsi. Klasyjka, no to... Mało. Zdecydowanie za mało. Ojej, kurde, zdecydowanie za mało, ale piję. Ohoho. Zdecydowanie za mało. Dobra. O, teraz tak. Czyli pierwsze nasączenie musi być konkretne. Światło mam za mocne i to już widzę, no ale co zrobić? No. Kurde. Troszeczkę sobie drzwi otworzę. O, właśnie tak. Nie, no aplikacja to jest banał po prostu. No to przecież tutaj naprawdę idzie płynnie, bez żadnego widzimisię. A, plastik też zajedziemy. Zobaczymy, jak długo posiedzi na plastiku, jak się zachowa. Płynność elegancka. Bardzo fajnie. Dobra. Wiesz co, muszę jednak wyłączyć światło. Będzie go zdecydowanie mniej, bo kurczę, nic nie widzę niestety, no. Tu tak czuję, jakbym miał jakieś braki. Nie, tak smużę. No nie, spoko, spoko. Aplikacja bardzo łatwa. Bez żadnego widzimisię. Mam wrażenie, że jakbym miał jej cały czas za mało, kurczę, że trzeba jej dużo. Nie wiem dlaczego. Może ten aplikator tak ciągnie.
Dobra, przejdę do dolnego panela. O tak, jak dorzuciłem, od razu lepiej. Ten aplikator jednak mówi... A, karbonik też. A co? Nie ma. Ok. Tak, tutaj widzę, jakbym nie dorzucił. Albo tak mi się wydaje. Tak, tak dziwnie, kurczę, jakoś. Mam wrażenie, że jej trzeba dużo. Ale to może być błędne spostrzeżenie, więc nie będę się tym sugerował. Na razie odczekam. Tutaj troszeczkę mi tak przysmużyło. No dobrze, jest taki. Tu też. A, jeszcze tu. To muszę zajechać właśnie. Tak. O. Bo tu też ma być, tu też było pojechane. Kurczę, szybko wysycha. Wcale nie jest tak, że 20 stopni. Dobra, docieram. Nie no, dotarcie to jest w ogóle bajka. O, docieranie to jest po prostu mistrz. Rewelacja. Bardzo fajnie. Bez oporu w ogóle jakiegokolwiek. No, fajnie, fajnie. To super. Pod tym względem aplikacja, myślałem, że tak, kurczę, mi to... No i plastik też ładnie przyciemniło. I zamaskowało. O kurczę. No maskuje. Na plastiku maskuje, było dużo rys. Słuchaj, tutaj jeżeli chodzi o... Dobra, włączę. Jeżeli chodzi o docieranie, poezja. Naprawdę. Zachowuje się tak, jakby to była szybka powłoka. I ma być niby samoregenerująca. Ciekawe, kurczę. Przechodzę do dalnej części. Bajka. Rewelacja. Bardzo fajny produkt. Bezproblemowy, bez żadnego... W ogóle nie odczułem żadnego oporu, jakiegoś przejścia. Cały czas jest tak samo... Taka sama płynność. Może nie jest jakaś idealna, ale naprawdę bez problemu. Cały czas tak samo. W ogóle nic się nie zmienia. No dobrze, to jeszcze tylko tu. Aha, Messenger. Ktoś tam sobie skrobnął. Dobrze. Teraz będę chciał Ci pokazać z Rąsi, żebyś zobaczył. Tylko sobie nasączę aplikatorek, żebyś zobaczył, jak się układa ta powłoka. Zobaczymy teraz, jak już się nasączyła aplikator, ta ściereczka w sumie, nasączyła odpowiednio, zobaczymy, czy będzie lepiej. Poczekaj. Jak zwykle chwilę to potrwa, bo ktoś mnie tam atakuje. Jak zwykle chwilę to potrwa. Dobra, jedziemy. Widać? Czy nie widać? Nie widać. Może zrobię ciemniej. Albo wiesz co? Poczekaj. Wyłączę część światła. O, może teraz zobaczysz. O, teraz widać chyba. Nic nie widać. Kurde. Ten aparat jest boski. Oświetlenie też. Ale pojedziemy. Może się uda. Kurczę, może teraz coś zobaczysz. I co? I co? No. O. Coś tam widać. Ale teraz jak już się aplikator, słuchaj, nasączył, to idzie elegancko. Czyli na początku, no zresztą klasycznie, trzeba więcej towaru, żeby ten aplikator złapał trochę tej powłoki. Okej, bardzo fajnie. Nie no, aplikuje się jak klasyczną powłokę. Bez żadnych widzimisię tak naprawdę. Produkt troszeczkę klejący. Znaczy, nie jest to taka jakaś... Kurczę no... Nie jest to płynne i mam wrażenie, że się szybko kończy tak naprawdę i już smuży tutaj. Dziwnie, dziwnie. Liczyłem na to, że jak długo... A nie, produkt cały czas jest. Aplikacja taka troszeczkę toporna, bym powiedział. Nie ma tej płynności. Produkt mam wrażenie, że szybko się kończy, kurde. Nie wiem dlaczego. Dobra. Zapach nie najgorszy, znaczy się no nie męczący, nie jest męczący, ja jestem bez maski, oczywiście nie praktykujemy tego. Jakby Ci to pokazać, słuchaj, no szybko przysycha. Poczekaj, może tu mi się uda, złapię? No nie złapię, ja tutaj widzę, poczekaj, momencik, może teraz, no nie ma szans, nie ma opcji, ten aparat tego nie widzi,
niestety, wybacz mi, ale tu widzę, o, wszędzie zresztą, takie przyschnięte paski, nie wiem dlaczego. No dobra, to co? Postaram Ci się pokazać, jak się dociera powłoka. W sumie to i tak nic nie widać. Dziwnie tutaj, kurczę. O, tutaj ją zebrałem. Nie wiem, czy Ty to widzisz. Poczekaj. O, widzisz? Smuży. Pyk. I tu już mniej. Dobra. Taka tu ściuteńka troszeczkę, ale nie ma problemu z nią, jeżeli chodzi o dotarcie. Naprawdę bardzo fajnie. Idealnie, można powiedzieć. I patrzymy. Jeszcze gdzieniegdzie tu, widzisz? O. No niestety przy tym oświetleniu, kurczę, nic z tego nie wychodzi. Jak zwykle, standardowo, słuchaj, lampy nie są w tym miejscu, który bym chciał. Trochę chcę Tobie pokazać. Dobra, jest to, nie ma sensu, bo nie chcę sobie narobić bałaganu, żeby mi nie przyszło w którymś miejscu. Okej, okay, dobra. Odwrócę sobie mikrofibrę. Tak naprawdę tu jeszcze troszeczkę, dobra. Wybacz, ale muszę niestety troszeczkę przyciemnić, bo naprawdę nic nie widzę. Jest za jasno. Okej. Okay. Cały czas. W sumie to opór jest taki sam jak aplikacja. Można powiedzieć, że tak z delikatnym oporem. To idzie. Teraz sobie troszeczkę przyświecę, słuchaj. Dobra, wiesz co, muszę jeszcze wyłączyć sobie oświetlenie garażowe, także zrobi się na maksa ciemno. Ok. I teraz rzucę okiem. O. Teraz to się dopiero zrobiło ciemno, co? Nieźle. O. O, i teraz sobie zobaczę dokładnie, co jest pięcie. Ok. O, i tu już widzę niedotartą. Kurczę, ciągnie się, Franca. Nieźle. Ciągnie się. Czyli możliwe, że za szybko ją docieram. Może trzeba odczekać jakiś czas. Tak, cały czas jest, o, tłusta. Cały czas mi wychodzi takie tłuste. Lipa. Tak, teraz tak zrobię w tą, znika, tak? Zrobię, o, tak. Cały czas, tutaj nie, tutaj elegancko, ale tutaj wychodzą mazy, widzisz? Brak odpowiednio ustawionego światła i już mamy problem. Tutaj jest taka, jakby, można powiedzieć, że się marzy, takie tłuste, kurczę. O, dobra, może teraz wróciłem fibrę. A jak nie, to wezmę świeżą i zobaczymy, czy uda się to zniwelować. Kurczę, muszę zmienić latareczkę. Jeszcze odrobinę jest. Dobra. Świeża mikrofibra i atakuje. Tu jeszcze troszeczkę. Dobra. Ustawię tu na dole. Tu idę. Tu już mniej. Tu już znika. Tutaj, kurczę, zasmużyło. Nie wiem dlaczego. Coś nie pykło. Tu jest idealnie. Tutaj jeszcze nie aplikowałem, ale tu jest idealnie. Dobra, tutaj fajnie, a tutaj mam małą skórę. Nie wiem dlaczego. Takie jakby tłuściutkie. Wezmę jeszcze jedną latarkę inspekcyjną. Momencik. Chwilą nie. Zobaczymy, czy ta latara coś pokaże. O.
Wow. Kurde. Wygląda to jak hologramy. Ja. No tak. Wygląda to jak hologram, kurde. No nic. Coś mnie pykło. Dobra, teraz zobaczmy tu. Tu też. Dziwna sprawa. Okej. To już miałem. No nic, spróbuję, słuchaj, jeszcze raz aplikację zaświecę światło. Czemu to tak wyskoczyło? Dobra, tu mamy latareczkę jeszcze. Tak, tutaj. Też. No, a tu gdzie nie aplikowałem, ok. No dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedna warstwa pójdzie. Zobaczymy, co teraz będzie. A, jeszcze tu światło zaświecę. Ok. Tutaj troszeczkę przymulę. Ok. Dobra. Położymy drugą porcję. O, teraz to już idzie pięknie. O, teraz idealnie. Jednak musiał się troszeczkę nasączyć aplikator. Ok. Dobra. Dolna partia. Ok. Dobrze. Co, odczekam trochę. Troszeczkę dam. Czas dorzucę tutaj. No, teraz to już tylko kilka kropelek na ten nasączony i lecę cały panelik elegancko. O tak, teraz jest tak. Już się nasączył. Super. Teraz idzie idealnie. Bez dwóch zdań. Przedtem zdecydowanie widocznie za mało dałem tej powłoki. Ok. Dobra. I na dole. To będzie dopiero pierwsza porcja. U góry już dwie. Dobra, tak żebym pamiętał. A nie, tu była, przepraszam, było aplikowane. Co ja mówię? Czyli teraz też jest dwie. Ok, dobra. Tu już przysycha, widzę. Zbiorę sobie. O, teraz to już w ogóle idzie idealnie. Wow. Świetnie. Rewelacja. Bardzo fajnie. Ok. Zobaczymy. Tu troszeczkę. Tu odrobina. Dobra. Ok. Odwracam fibrę. Zdejmuję tu. Też już widzę, że zaczyna troszeczkę łapać. Ok. Dobra. Nie, teraz super, rewelacja. Jednak zbiera elegancko. Ok. O, tutaj mam dokładnie zebrane. Teraz widzę. Ok. Jak to wygląda? No dobrze. I poprawiam drugą mikrofibrą, żeby nie było. Tak, ach, odwrócę sobie ją. Najlepiej. Odwrócę, pyk. Cały czas ten sam taki równy opór. Taka, no, śliskość niby jest, ale docieranie, nie ma takiego przejścia. Cały czas jest ten sam równy opór. Z jednej strony to fajnie. Fajnie, nie stawia oporu. Nie jest to może mistrzowski poślizg, jeżeli chodzi o docieranie, ale jest całkiem nieźle. Całkiem fajnie. Ok, odwracam w drugą stronę. Pyk. Ok, dobra.
Dobrze. I cyk. Ok. Tu jest powłoka na karbonie, tu nie ma, żeby było wiadomo. Tu jeszcze nawet dorzucę, bo zapomniałem teraz. Ok. Odczekam chwilę. No i znikło. I już jest dobrze. Tu znikło. Tu znikło, a tu jeszcze nie. Kurczę. Co jest grane? Masakra. Czyli zmiana mikrofibry. No, myślałem, że będzie łatwiej, ale widzę, że franca się ciągnie. Trzecią aplikację to już odczekam naprawdę długo. Naprawdę długo odczekam. Marzę się skurkowana. Dam jej ze 3-4 minuty. Bo możliwe, że tak trzeba. Nie wiem, w instrukcji nigdzie nie wypisałem. Starałem się gdzieś na necie znaleźć. Znaczy teraz przed aplikacją, na szybko. To nie jest tak, że ja siedziałem i patrzyłem. Szukałem, jaki jest wymagany czas. Napisane było, że nie trzeba się śpieszyć z aplikacją. Zobaczmy. Tu jest ok. Tu jeszcze nie. Tu jeszcze trzeba chwilę pomachać. Dobra, okrężnymi ruchami. Może w tę stronę. Zobaczymy. Ciak. O, i znikło. No, chwilę musiałem powalczyć. Jeszcze tu. Myślałem, że to będzie szybciej. Niestety. Trzeba. Przepraszam, słuchaj, wyskoczyło mi, że zapis zatrzymany z uwagi na coś tam. Nie wiem na co. Aparat zeszpirował. Słuchaj, w dalszym ciągu wychodzą mi tutaj mazy, żeby nie było. W dalszym ciągu wychodzą mi mazy. Tutaj. Ok. Dobra. Jak tutaj? Tutaj jeszcze odrobinkę. O, tutaj to grubo. O, lepiej. Widzę, że najlepiej okrężnymi ruchami tę powłokę atakować. Tak, zdecydowanie. Małe, drobne, kuliste ruchy. I wtedy mamy idealnie. Pierwszy kontakt z tą powłoką, więc uczę się jej tak naprawdę. I co? Tak, małe, kuliste ruchy. No dobra, to przejdziemy tu. Tu jeszcze drobinkę. Dobra, ale za to uderzenie jest fajne. Już mi się podoba. Naprawdę. Już widać, że się dzieje. Tak, zdecydowanie. Małe, króciutkie, szybciutkie, kuliste ruchy i zbiera się idealnie. Niektóre powłoki fajnie się zbiera, jak się właśnie wzdłużnie, czy tam powiedzmy pionowo, czy w poziomie. Tutaj zdecydowanie kuliste ruchy. Z tego co widzę. Małe, króciutkie, szybciutkie, kuliste ruchy. O, tak jak tu. Pyk. Nieduży docisk. Ale już wiem, jak z nią postępować. I co? Jeszcze tu. Jeszcze tu. Jak? I bajka! Idealnie. Słuchaj, cóż mogę powiedzieć na wstępie. Troszeczkę się namachałem, troszeczkę to wymagało czasu, żeby ją dotrzeć. A tu ściereczka, dobra. Zauważyłem, że ona nie lubi, jak się ją dociera w pionie czy w poziomie, żeby nie robić z nią wzdłużnych ruchów. Wstępnie ją delikatnie zebrać, a później kuliste ruchy. Kuliste, szybciutkie, malutkie ruchy i fajnie się ją tak jakby dociera. Pod tym względem bomba. Bomba, nie bomba. Przepraszam, na momencik muszę zobaczyć, o co chodzi pieskowi. O, jestem.
No, jestem. Psinka zaprasza mnie na spacer, ale to jeszcze chwilę. Słuchaj, teraz położę trzecią warstwę. Nie wiem, ile trzeba oczekiwać między warstwami. Możliwe, że będzie to źle zaaplikowana powłoka. Nie mówię, że będzie to idealnie, tak jak producent tego wymaga. Nie mogłem się doszukać aplikacji i jaki czas oczekiwania, więc dwie warstwy poszły szybciutko. Teraz położę trzecią i od razu zacznę docierać kulistymi ruchami. Znaczy nie, właśnie. Zrobię sobie przynajmniej ze 3 minuty. Ze 3 minuty dam na dotarcie. Zobaczymy, jak będzie, jak będę docierał po jakimś czasie. Bo teraz praktycznie aplikacja i docieranie. Więc teraz zobaczę, jak będzie po 2-3 minutach. O, jeszcze jej jest. Z początku myślałem, że nie będzie wydajna powłoka. Nie, nie, wydajna jest. Tylko na początku, wiadomo, trzeba nasączyć odpowiednio ściereczkę. No, teraz to już wystarczy. Tak jak widać. No, teraz to już idzie płynnie. Ojej, trzecia aplikacja to już jest w ogóle bajka. Najgorsza była pierwsza. Tak jakoś, kurczę, za mało materiału dałem ewidentnie. Dobra. Wróć nie tam, tu. Okej. I ten sam opór. Cały czas równy ten sam taki opór. Nic się tutaj nie zmienia. Tak naprawdę w sumie na początku było w miarę łatwo, tak jakby się szybko ta powłoka kończyła. Okej. Teraz tu jeszcze cyk, myk, pyk na karbonik. No dobrze. I słuchaj, włączam stoper. Ciach, pyk. I lecimy. Zobaczymy, po jakim czasie zacznie się już tak konkretnie znikać. Produkt ogólnie taki, kurczę, oleisty. Zresztą tu na karbonie widać, że taki oleisty. I tu nie ma takiego przejścia jakby, kurczę, przy aplikacji. On cały czas trzyma, można powiedzieć, równo taki opór. I to bez różnicy zauważyłem, czy... Znaczy, jak dasz więcej, to na początku rzeczywiście idzie płynnie, ale za chwilę pojawia się ten opór. No nie ma kosmosu, można powiedzieć. Tak naprawdę są powłoki, które tak płynniej się aplikuje. Jakby nie było, tak jakoś, kurczę, tutaj mi brakuje tej takiej płynności. Ten opór jest, kurczę, chyba znaczny, nawet bym powiedział. Tu już widzę, że przysycha konkretnie. Tu już przysycha. W garażu mam, słuchaj, już Ci mówię dokładnie, 21 stopni. 21 stopni na wysokości 1,5 metra. No tu już smuży, muszę sobie podświetlić. Zaświecę sobie. O, w tę stronę. Nie. A teraz jeszcze wyłączę. Poczekaj. Tak, tutaj zaczyna mi odparowywać. Tu też już znika. Tu jeszcze siedzi ładnie. Tu siedzi ładnie. Tu mi znika. No zobaczymy. Słuchaj, minuta 23. Zobaczymy, jak to będzie z docieraniem. Postaram się ją trochę przetrzymać. Mam nadzieję, że nie narobi mi to bałaganu. Kurczę, to mogłem napisać do Apple, jeżeli chodzi o aplikację tej powłoki, ale jak się testuje, to się testuje. Idzie się troszeczkę też i na żywioł, żeby samemu... Znaczy, nie tak wolę tak naprawdę. Wolę nie czytać o chemii, nieraz dostaję chemię i wolę o niej nie czytać, wolę sobie ją wziąć, powiedzmy, i samemu powoli, powolutku dochodzić do tego, jak z nią postępować i jak się bawić. I dlatego nieraz jest tak, że produkt testuje miesiąc, a nieraz jest także i tydzień, bo szybko go rozpracuję tak naprawdę. To zależy, jak bardzo oporny jestem ja albo chemia. Słuchaj, no kurczę, nic się tu nie zmienia. Tam, gdzie wszystko, tam jest. Tak. To tak wygląda, jakbym mniej tam powłoki położył. W sumie tak jakby nie znikała. Tutaj na niebiesko przysłużyła, taki jest jakby niedotarty. Tutaj wygląda, jakbym nie dołożył. I... O, tutaj, kurczę, jakby zaczęło... O, ciekawie. Momencik. O, przedtem były takie jaśniejsze plecy, a one teraz znikły. Nie wiem. Tak jakby się sama rozłożyła. Ciekawa sprawa. Słuchaj, no nic się nie dzieje. Cały czas widzę, że siedzi, nie przysycha tutaj, tam gdzie jej było w miarę długo. Tu, gdzie jej nie dołożyłem, wiadomo. Chyba powłoka jednak
potrzebuje trochę czasu, żeby ją dotrzeć, więc damy jej 3 minuty już jest. Czekamy do 5 minut i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na dole kurczę chyba dotrą jednak, bo tutaj się obawiam, że za szybko mi przyschnie, a górę zostawię. I kulisę ruchy, tak jak mówiłem wcześniej, że lepiej z kulistymi ruchami i wtedy jest idealnie. Tu przy listwie wiadomo, że muszę w poziomie, ale tutaj sobie pozwolę na kuliste ruchy i zobaczymy, czy rzeczywiście da to wymierne efekty. Dobrze. Kurczę, jakby nie te taśmy, to by było całkiem cudownie. Niestety, a karbonik już zgarnę. No na karbonie siedzi fantastycznie. Ładnie go, kurczę, połysku dodało. Taki się zrobił, jak nowy, można powiedzieć. Tak jakbym go przed chwilą nakleił, naprawdę. Pamiętam, on jak nowiutki, to tak właśnie wyglądał. Więc całkiem fajnie siedzi na folii. Ok, zobaczę teraz, słuchaj, czy te kuliste ruchy mają sens. Jeszcze kilka ruchów. Momencik, odwrócę sobie mikrofibrę. Oj. Gdzie my to mamy? Tu jeszcze troszeczkę. Tam się już pewnie uzupełniła. Delikatnie kuliste ruchy. I zobaczymy, co z tego wyniknie. I pyk. No tak, i już. No, zdecydowanie kuliste ruchy lubi. Zdecydowanie. Jedną stroną pomachałem. Jak się już mikrofibra uzupełniła, wiadomo, no kurczę, ciężko, żeby zbierała więcej, ale jak odwróciłem mikrofibrę, od razu zebrało. Fantastycznie, zdecydowanie kulistymi ruchami. Słuchaj, 4,55, czyli powiedzmy, że 5 minut i zobaczymy, co teraz będzie. Coś tutaj wyczułem, coś twardego, a nie, to narożnie, dobra, róg mikrofibry. Cóż mogę powiedzieć, no cały czas siedzi. Tak naprawdę zdecydowanie mogłem wtedy poczekać. Kurczę, żałuję, że wtedy nie poczekałem. Śmiało można jej dać 5 minut. Zobaczę na karboniku. Tak, śmiało można jej dać 5 minut. I zobaczymy. Ja wiem, kurczę. Po 5 minutach jest większy opór, niestety. Większy opór. Tak. Tak jakbym jej za długo, zdecydowanie za długo. Teraz czuję opór, tak. Czyli jednak za długo. Dobra, pozwolę sobie ją zebrać w ten sposób. Tak jak zawsze zbieram powłoki, a później dotrę kulistymi ruchami. I zobaczymy, czy ją wyczułem na tyle, że jak wskoczę z latarką, nie będzie już smug. Dobra, wymieniam mikrofibrę. Pyk. Czyli 5 minut troszeczkę za dużo. Myślę, że 3 minutki byłoby idealnie. Stawiałoby opór. I teraz kuliste ruchy. O. No dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale ładnie, ładnie, fajnie przyszkliło, naprawdę. Elegancko. Podoba mi się. Wyłączy się aparat? Nie, jeszcze na kawał czasu. Wiem już, dlaczego przedtem wyłączył się, bo ten aparat niestety maksymalnie może nagrać długość filmu do 20 minut. I stąd niestety wyszło jak wyszło. Okej, tutaj jakbym już nie, tu jeszcze czuję. Pod ręką wyczujesz, kurczę, taki delikatny opór, że jeszcze ten produkt siedzi. Jak odpuści, tak, to, o, tu już na przykład nie ma, czyli odwracam mikrofibrę. O, i teraz już bajeczka, tak, tu już go nie ma. Tak jakbym czuł, że go nie ma. Tu jeszcze troszeczkę. Tu też. Tu już luźniutko. Dobra. Okej. Tu już luźno. Tu też. Tu też. Nie. No dobra. Zobaczymy. Sprawdzę, czy rzeczywiście jest tak, jak myślałem. Bajka! Ha! Kurde. No. Elegancko. Zero mazy. Czyli fajnie. Fajnie sobie samemu wyczuć, kurczę. Czyli zbierasz tak jak klasyczną powłokę w poziomie, w pionie. Zdejmujesz ją sobie, a później kuliste ruchy tak jakbyś sobie włos wycierał. I to jest cała filozofia tej powłoki.
Na początku, no niestety, chciałem zebrać ją tak jak klasyczną powłokę, oświetlenie niestety było albo za jasne i lampy nie w tym miejscu, co chciałem. I dlatego zostały takie dziwne smugi. Z początku myślałem, kurczę, hologramy, ale przy wymywaniu finiszowym pasty no nie było, bo wymywałem 3 razy. I na końcu jeszcze wskoczył produkt, który naprawdę zbiera wszystko, co jest na lakierze tłuste. I nie było holsów, więc byłem w szoku. Mówię, kurczę. A to się okazało jednak, że powłoka. Powłoka została, nie dotarła mi. Zwyczajnie jej nie dotarła. Może też i za szybko. Za szybko. Moim zdaniem fajnie tak będzie 3 minuty. Przy 5 minutach czułem taki opór. Znaczy nie spory, ale czułem, że jakby za bardzo przyschła. Nie było problemu z dotarciem, bo kilka razy machnąłem fibrą i odpuściło, ale jednak moim zdaniem 5 minut to za długo. I tutaj 21 stopni w garażu. No cóż, nie wiem, czy tu jeszcze aplikować. Kurczę, zastanawiam się, bo tutaj będzie także po 5 minutach. A, jeszcze na dole zobaczę tutaj. Właśnie. Ok. Nie, spoko. Idealnie. Kurczę, ale fajne uderzenie. Myślę, że tak. Zostawię. Tu będzie, ta strona będziemy pamiętać, bo wiadomo, że będzie test trwałości, że tutaj zostawiłem na 5 minut. Tutaj poszło 2 lub 3 porcje chyba, czyli aplikacja i praktycznie od razu dotarcie. No dobra, pozwolę sobie już zerwać tą taśmę. Nie wiem, słuchaj, czy zobaczymy. O, kurde, ale ona przyciemnia. Niesamowicie. Ojej. Naprawdę. Przyciemnia znacznie. O ja. To już nawet w garażu widzę, że przyciemnienie jest niesamowite. No dobra, może się uda pokazać. Kurde, no. Chciałbym. Chciałbym, żebyś to zobaczył. Poczekaj. No, łapa strości. Nie rób mi tego. Na plastiku pewnie będzie widać. Nie będzie widać. Nie, widać tutaj. Spójrz. Widzisz? Na plastiku siedzi fajnie. Na karbonie siedzi cudownie w ogóle. Widać tutaj? Widać, nie? O, poczekaj. Jakby to zrobić, cyk, jeszcze rozjaśnić. Nie, nic z tego. Wezmę latarkę, może się uda. Może tu z tej strony. O, teraz widać. Widać co? Ładnie przyciemniło karbon. Tu chyba jest jedna warstwa, tu jest chyba 3. Zobacz, pięknie. No karbon jak nowy, naprawdę. Jak go kupiłem, to tak skurczybyk właśnie wyglądał. Zobacz różnicę. Bajka. Rewelacja. Co do samego uderzenia, poczekaj, zjadę sobie troszeczkę ściemnie. Ok, wyłączę lampy. Zobaczmy, jak to pod latarką będzie wyglądać. No, łapiesz? Łapiesz, dobra. Ładnie, ładnie, ładnie. Przyciemnienie z fajnym szkiełkiem. Może nie jest to taka szklistość, że tak powiem, na maksymalnym poziomie, z tego względu, że przyciemnia, ale jest naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Podoba mi się. Bardzo ładnie. No niestety na tym przejściu w garażu nie zobaczymy, co jest 5. Światło, pyk. Ale ja tutaj przyciemnienie, uwierz mi, naprawdę widzę znaczne. Poczekaj, może tutaj, o. W ten sposób, kurczę. No nie złapiemy, nie złapiemy. Ja tutaj widzę. Przyciemnia masakrycznie. Dobra. Nie będę się gnębił. Zrąsi. Okej, okay. Więc tak. Co do samej powłoki. Tak jak zauważyłeś na początku, aplikacja i docierałem, to był błąd. Mazał mi się ten produkt. Docieranie, jeżeli chodzi o powłokę, myślę, że w temperaturze, tak jak u mnie było, 20-21 stopni. 3 minuty. 3 minuty do 5. No te 5 minut to jest moim zdaniem taka granica, gdzie docierać tą gdzie można docierać tą powłokę. Oczywiście to jest moja subiektywna opinia. Możliwe, że producent inaczej to widzi. Ja nie czytałem. Wziąłem powłokę, kurczę, i tak naprawdę zaaplikowałem i starałem się ją sam wyczuć. Co dopiero udało mi się tam za którymś razem? 4? Chyba tak. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o docieranie tej powłoki, to zebrać i szybkie, małe, kuliste ruchy. I wtedy idealnie ją, tak jakby się dotarł. Jest taka tłuściutka. Co do uderzenia, naprawdę masakrycznie przyciemnia. Już to w garażu widzę. Przyciemnienie jest po prostu kosmiczne. Połysk jest fajny, ale przyciemnienie miażdży. Miażdży.
Nie wiem, jak będzie, słuchaj, teraz na zewnątrz u mnie, ale prawdopodobnie nie uda mi się teraz pokazać Ci to w słońcu. Ewentualnie jutro, jeżeli będzie pogoda. U mnie jest, dokładnie już Ci mówię, wrzesień i to dokładnie września. 18 września, więc kurczę, no 17.28. No nie wiem, może być ciężko ze słońcem, ale postaram się na pewno jutro. A, i jeszcze jedna rzecz. Ta powłoka z tego, co przeczytałem, najlepiej jakby auto stało 24 godziny w garażu, więc klasyka. Wody, myślę, że auto nie będzie widzieć przynajmniej tydzień, co najmniej. Będę chciał zrobić tak, żeby tydzień jeździło suche. I będę jechał w niedzielę teraz na ryby, czyli za dwa dni. Jeżeli będzie padać, nie pojadę, po prostu. Tak, żeby test był wiarygodny, żeby nie było, że... Znaczy ja osobiście, sam ze sobą, sumienie by mi nie pozwoliło, żeby ten test nie był rzetelny. Więc kurczę, będę chciał tak, żeby ten panel był przez tydzień co najmniej suchy. Auto umyję, myślę, że w okolicach dwóch tygodni. Dopiero skoczę z szamponami i z pianami na to auto, żeby go umyć właściwie. I wtedy dopiero będę chciał Ci pokazać hydrofobowość. Jako, że mam dużo czasu, bo film pojawi się na pewno zimą, w 2021 roku, u mnie jest wrzesień 2020, więc poczekam te dwa tygodnie, więc na końcu filmu będę chciał Ci pokazać uderzenie w słońcu i w cieniu, jak wygląda przyciemnienie i na samym końcu również cropping po jakimś tygodniu, w okolicach dwóch tygodni, jak wygląda kropelkowanie tego produktu, a później standardowo test trwałości, ile u mnie posiedzi ten produkt na aucie. Słuchaj, teraz tak, powłoki zostało dosłownie tyle. Tyle powłoki zostało, jako że mam ją za darmo od kolegi Rzemu, któremu serdecznie dziękuję. Mam jeszcze 4 minuty, bo widzę na aparacie. 4 minuty i aparat się zaraz sam wyłączy, więc będę się streszczał. Co masz wpisać, kurczę, żeby zgarnąć ten produkt? A wpisuj ceramik. Pierwszy wpis ceramik zgarnia końcóweczkę tej powłoki. Myślę, że kilka paneli spokojnie nią ogarniesz. Sprawdzisz sobie, czy rzeczywiście te odczucia, które ja tutaj pokazałem, jak to u mnie wyglądało, czy będzie podobnie u Ciebie. No dobra, myślę, że nie będę czarował. Rewelacyjnie siedzi na karbonie. No po prostu bajka. Chyba, kurczę, do tej pory jeszcze żadna powłoka mi tak nie usiadła na karbonie. Naprawdę. A kładłem różne. Kładłem różne powłoki, bo testuję też powłoki na karbonie. Ta po prostu siedzi bajecznie. No, przyciemnienie i ten połysk. Tak jakbym, kurczę, kupił nowy karbon. Naprawdę. Od nowości. On wyglądał tak, jak był nowy. Coś pięknego. Na karbonie bajka. Plastik też widzę, że pięknie, pięknie, równiutko na plastiku siedzi, także bajka. Ogólnie bardzo fajna powłoka. Bardzo fajna powłoka i tutaj widziałem, cenę była 199 za 15 ml. No to taka klasyczna, można powiedzieć, cena, więc dramatu nie ma. Dobra. Ja zapraszam Ciebie do dalszej części filmiku, gdzie będę chciał pokazać uderzenie w słońcu i w cieniu, a na samym końcu oczywiście cropping. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!